Siema w kolejnym POV. Dzisiaj mam ze sobą 85 i klasycznie podstawowe body, czyli Sona Ślub Mark 3. Minus 2 stopnie w Warszawie, aktualnie i mgła, więc zimno. Ale nie przeszkadza to w tym, żeby porobić jakieś zdjęcia. Złapmy tą lampę. Czego ktoś tu szedł? Pytanie, za ile ktoś przyjdzie? Zróbmy jedno bez nikogo i poczekajmy jeszcze na kogoś. Idzie pan. To ten pan spoko. Jeszcze z papierosem. Ten dym zrobił robotę, więc dobrze, że zauważyłem, że z papierosem stał. Fajne zdjęcie. Ten ziomek idzie fajnie po linii. Złapmy jeszcze w taki sposób. Więcej energii do robienia zdjęć. Złapmy tą parę. To są ciekawe bardzo rzeczy do zrobienia z tą parą. Ciężarówka w dymie, czy tam w ogniu. Ten pan z tą parą. Zrobiłbym drugi raz takie same zdjęcia z szybą, ale... Niech ktoś znowu idzie, a tu pewnie zaraz pojawi się ochroniarz. To z autobusem GigaCox. Ej, sorry ziomuś, mogę ci strzelić portret? Tak jak stoisz. Dobra, trochę w prawo. Jak chcesz, to mogę ci podesłać to bez problemu. Wiesz co? Luźno po prostu stań. I pod tą ścianą, co nie? W sensie jest git. I po odległość jest git. Tylko musimy się śpieszyć, bo to ochroniarz może zaraz przyjść. Dobra, czekaj jeszcze chwilę. Nie, wiesz co, jest git, to i tak luźny street, więc może coś z tego wyjdzie. Możesz mnie na Instagramie dodać. Ja nie mam telefonu, bo nagrywam sobie dźwięk, więc... Okej. Konrad? Kropka? O, i to pierwsze. Dobra. I odezwę się do ciebie i ci podeślę, jak coś z tego wyjdzie. Trzymaj się, miłego dnia. Wejdźmy tu.
tej bramie. Dobra, coś takiego. Jeszcze jeden. Okej. Klasycznie już Pałac Kultury zróbmy w tej mgle. Tu mamy fajny tunel i nawet mamy kogoś na końcu. Jakby ten pałac jeszcze z takiej perspektywy złapał. Mamy pana na budowie. Te wieżowce tam. Cyk. Mamy tu ptaka, tylko nie mam pojęcia, co to za ptak. Sroka, wrona, kruk. Jak wiecie, dajcie znać w komentarzu. I mamy Teslę. Stoi w słabym miejscu strasznie. I brudna niestety. Czemu, ale według mnie te wszystkie torby są mega fotogeniczne. Poczekajmy na kogoś na tym przejściu, żeby akurat nic nie jechało, byłoby super. I będzie git zdjęcie. Dobra, idzie ziomek. Uwaga. Czy to wyszło ostre? Wyszło ostro. Widzowie, ja będę kończył tego streeta. Mam nadzieję, że jakieś zdjęcia wyszły, że nie ma masakry i że nie mroziłem tak, jak mrozi tutaj dzisiaj w Warszawie. Więc trzymajcie się, róbcie foty i widzimy się w kolejnych streetach. Elo.